Siemano, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Witam Was z łazienki. To oznaczać może tylko jedno, czyli zajmiemy się moją facjatą i zrobimy sobie pielęgnację. Film, tak jak możecie zobaczyć po tytule, jest to po prostu moja aktualizacja pielęgnacji, ponieważ zużyłem wszystkie produkty, które mogliście ostatnio zobaczyć w porannej, jak i wieczornej rutynie pielęgnacyjnej, więc wymieniłem sobie cały set i wracam do Was z aktualizacją pielęgnacyjną. Standardowo włosie trzeba związać, także widzimy się zaraz, jak zwiążę łeb. No dobrze, łeb związany i jako pierwszy krok oczyszczania mojej skóry to Bielenda Eco Nature Gel do mycia twarzy nawilżająco kojące. Zobaczcie sobie, jak wygląda. To jest ta taka dosyć nowa seria z Bielendy, jest jeszcze zielona, ja z niej mam serum i krem do twarzy, ale niestety one jeszcze nie są otwarte, jeszcze nie ich kolej, natomiast postanowiłem sobie produkt myjący właśnie ten odpalić. Produkt jest naprawdę bardzo fajny. Dwie pompki sobie daję spokojnie, ponieważ jest to bardzo delikatny żel. Nie jest on taki mocno obciążający barierę hydrolipidową, więc ja używam sobie dwie pompki i on ma dużą pojemność, więc spokojnie jest bardzo wydajny. Dla osób, które mają mniej zanieczyszczoną skórę, spokojnie jedna wystarczy. Ja używam dwóch, dlatego że dosyć sporo syfu zebrało się na mojej twarzy, ponieważ chodząc codziennie do pracy, zawsze gdzieś ten syf spaliny na naszą skórę osiadają. Dodatkowo używam dosyć dużo kroków pielęgnacyjnych, więc chcę tą skórę wieczorem porządnie domyć. Także moczymy ryja i myjemy. Jak możecie zobaczyć, produkt za mocno się nie pieni. Dla mnie to w sumie nie ma znaczenia. Są ludzie, którzy na przykład jakim się produkt do mycia nie pieni, to wydaje mi się, że w ogóle ich twarzy nie domyło. Ja nie jestem z tych osób, które muszą koniecznie mieć pieniący się produkt do twarzy. Ważne, żeby mi po prostu dobrze tą twarz oczyścił. A to, czy się pieni, czy nie, to już tak naprawdę dla mnie nie ma znaczenia. I zawsze, tak jak Wam pokazuję, delikatnie wokół nosa, czoło, broda, to są najważniejsze partie. No i standardowo bardzo delikatnie, to jest w ogóle klucz do pielęgnacji, żeby mocno nie ciągać tej skóry. Facjata umyta, moczymy ponownie ryja i widzimy się po wytarciu. No dobrze, i wycieramy buzię. Oczywiście stosując się do tej zasady, o której Wam zawsze powtarzam, wałkuję, że nie ciągniemy skóry twarzy, tylko oklepujemy. Jeżeli mamy cerę problematyczną, to tak jak Wam nieraz pokazuję, można wziąć i bardzo delikatnie lub w skrzydełkach nosa troszeczkę potrzeć tym ręcznikiem. Trochę tej brody i tu na czole. Ale bardzo delikatnie, pamiętajcie. No dobra, face umyty. Ja tutaj troszeczkę na czole mam lekką grandę, bym nawet powiedział. A to dlatego, że no, zmiana pielęgnacji zawsze u mnie tym skutkuje, że przez pierwszy tydzień, dwa ta skóra musi się do niej przyzwyczaić. Oczywiście wszystko stopniowo wdrażałem. Najpierw jeden krem, później drugi krem, później serum, ale tak mimo wszystko no, gdzieś tam te składniki jeszcze w tej skórze buzują i dlatego trzeba to wszystko wyciszać. Dlatego dziś tą pielęgnację mam trochę bardziej rozbudowaną, no ale nie przedłużajmy, lecimy z tematem. Jako tonik użyjemy sobie DermoFuture Hydrolat 3 w 1 mgiełka tonik serum. Bardzo fajny, multifunkcyjny produkt, ponieważ nie dość, że mamy fajną, orzeźwiającą mgiełkę, dodatkowo tonizujemy skórę i jednocześnie mamy to w formie serum, ale jak wiecie, dla mnie to nie jest serum, serum to ma być serum, więc ja używam po prostu tego jako mgiełkę i tonik. Bardzo ciekawy produkt, ponieważ zobaczcie, jaki ma atomizer, taki trochę jak spryskiwacz do szyb. Tak ten produkt się prezentuje, możecie zobaczyć z bliska. No i co tu producent pisze? No na pewno mamy tu wyciąg z wąkrotki azjatyckiej, z lawendy, korzeń lukrecji, ekstrakty z aloesu i owsa. Bardzo taki klasyczny skład, jeśli chodzi o hydrolaty, toniki. Lawenda będzie nam działała antybakteryjnie, wyciszała tą skórę, aloes również będzie nam tą skórę łagodził, regenerował, przez co na przykład jeżeli mamy podrażnioną skórę, bardzo ciekawie to wszystko nam zagra. No i co? Lecimy z tematem. Bardzo mocne strzały ten hydrolat robi, nie to co
cudowna mgiełka z Sorai. Jeżeli nie widzieliście, to oczywiście zachęcam do poprzedniego filmu, w którym omawiałem, jak sprawdził mi się ten tonik. Tam ten atomizer był cudowny. Delikatnie wklepuję tonik w skórę. No i dobrze, tonik zaaplikowany, lecimy z dalszym krokiem, czyli serum. Ja Wam pokażę dwa produkty, których używam naprzemiennie. Pierwszy z nich to Revox, który dzisiaj sobie użyjemy. Jest to po prostu niacynamid, 10% stężenia niacynamidu, który dobrze działa na cerę problematyczną. Niacynamid ma właściwości rozjaśniające, przebarwienia, regenerujące skórę, naprawiające, a jednocześnie też działa delikatnie na jakieś niedoskonałości. Bardzo dobrze u mnie się niacynamid sprawdzał z marki The Ordinary. Teraz jestem jakby w trakcie używania niacynamidu z Revoxa. I muszę Wam powiedzieć, że jest całkiem fajnie. Jeszcze też za dużo nie mogę powiedzieć, ponieważ no, przeżywam go naprawdę bardzo krótko. Przy nocnej pielęgnacji właśnie stosuję niacynamid. Bardzo jest wydajny ten produkt. Ja daję sobie takie 3 krople. 1, 2, 3. I spokojnie te krople starczą mi na całą twarz. Zbieram produkt zawsze na dłoń, rozrabiam delikatnie i rozprowadzam po całej twarzy. Produkt się błyskawicznie wręcz wchłania. Mimo że ma taką żelową konsystencję, to naprawdę bardzo błyskawicznie się wchłania. Dobrze, serum wklepane. Ja szybko zaraz tutaj nakładam krem, żeby mi to wszystko nie, że tak powiem, wystygło. A jeśli chodzi o produkt, który używam na dzień, jeśli chodzi o moją pielęgnację, jest to Gift of Nature serum do twarzy, do cery pięknej, choć wrażliwej. Moja cera, mimo że jest mieszana i dosyć taka problematyczna, to jednocześnie jest też wrażliwa. Więc ja sobie używam to prebiotyczne serum do twarzy. Na dzień je stosuję, bardzo fajnie mi się na dzień sprawdza. Ono również mega błyskawicznie się wchłania. Widzę po nim już różnicę w mojej skórze. Bardzo ładnie regeneruje, bardzo ładnie rozświetla. Także myślę, że gdzieś tam warto się zainteresować. Tym bardziej, że w Rossmanie ta marka dosyć często jest na promocjach, także śmiało zerknijcie. Krem pod oczy jeszcze zużywam Krautvat Originals. Krem taki bardzo tani, bardzo klasyczny, na bazie glicyryny, trochę witaminy E. Bardzo lekki, klasyczny, dużo nie kosztuje, bo ja go kupiłem za 6 zł, mamy 25 ml, także warto tego typu produkt skorzystać. Mi została jeszcze mniej więcej 1/3. Zobaczcie oczywiście, jak produkt wygląda. One stoją zawsze w Rossmanie na samym dole, na dolnej półce, te produkty. Jeśli chodzi o inne produkty, to tak nie bardzo tam polecam. Z tej marki najbardziej polecam właśnie krem pod oczy oraz olejek drzewa herbacianego. Są takie najfajniejsze składowo. Standardowo mniej więcej taka ilość wystarczy. Rozprowadzam na 2 palce. No i smarujemy wokół oczu. Ja zawsze robię takie kółka, ponieważ nie tylko krem pod oczy nakładam pod oczy, ale jeszcze jednocześnie pod brwi, tutaj na powieki, aby również je nawilżyć. Jest takim zwykłym nawilżaczem. Jeżeli w ogóle chcecie zacząć przygodę z kremem pod oczy, bo wiem, że dużo osób nie używa, bo wydaje mi się, że to nie mają na to czasu. Wymówka, że nie mam czasu nakładać krem pod oczy, w ogóle do mnie nie przemawia, także nawet nie musicie tego pisać. To jest dosłownie 30 sekund nałożyć krem pod oczy. Myślę, że tyle każdy z nas znajdzie. Więc warto sobie taki tani krem pod oczy kupić, żeby tą rutynę przede wszystkim wypracować. A jak już wypracujemy rutynę, kupić sobie fajniejszy, bardziej taki esencjonalny, który zawiera więcej składników aktywnych i generalnie, który będzie bardziej działał kompleksowo przede wszystkim. Jeśli chodzi o mój krem na noc, który dzisiaj użyjemy, jest to marka Orientana. Tu Wam pokażę wieczko. Tu Wam pokażę, jak wygląda z tej strony. Jak wiecie, ja te kremy już dosyć długo mam. Miałem zielony z morwą i lukrecją, jak również czerwony z żeńszeniem, które już zużyłem, natomiast jeszcze nic Wam na ten temat nie powiem, ponieważ chcę zużyć jeszcze ten krem i w kolejnym denku do Was przyjdę, aby Wam opowiedzieć o wszystkich trzech tych produktach. Ale w końcu przyszedł czas na tą Orientana. Jest naprawdę niesamowita, przepięknie pachnie. Zapach to jest po prostu majstersztyk, drzewo sandałowe, orient pełną parą, ciepły, otulający, dosyć mocno pachnie, więc dla osób, które lubią zapachy, to jak najbardziej. Ja jak ten krem nakładam na twarz, to po prostu czuję się jak w raju, pięknie pachnie, rozprowadza się jak złoto, cudowny, sympatyczny, szybko się wchłania, pozostawia taką delikatną warstwę na skórze,
ale to nie jest aż taka mega klejąca warstwa, tylko po prostu czujemy, że ta skóra jest nawilżona. Ja ten krem używam na noc, dlatego że przy mojej mieszanej skórze ten krem na dzień jest po prostu dla mnie za ciężki. Na noc jest idealny. Uwielbiam go, pięknie pachnie. Dla mnie jest to po prostu taki rytuał i nie dość, że pielęgnacyjny, to jeszcze zapachowy. Aromaterapia plus pielęgnacja, idealna para. Te kremy są teraz w nowych opakowaniach, z tego co widziałem, w szklanych słoiczkach. Ciekawy produkt. Naprawdę myślę, że warto go wykorzystać dobrze przede wszystkim. On ma taką delikatnie żółtą konsystencję. Ja kupiłem wszystkie trzy produkty, żeby wiedzieć jakby z czym mam do czynienia, ponieważ też lubię testować kosmetyki i dlatego teraz testuję ten krem na noc. Ja robię sobie standardowo moje plamy z kremu. Spokojnie taka ilość wystarczy, jest ogromnie wydajny. Przepięknie pachnie, jak tylko zaczynacie go wsmarowywać w skórę. Zapach naprawdę jest nieziemski. Delikatnie wszystko, bardzo delikatnie. Może to na filmie wygląda, że ja strasznie gniotę tą skórę i w ogóle mocno to wszystko robię, ale spokojnie, ja mam po prostu dużo skóry na twarzy, więc szybciej pewnie będę mieć te zmarszczki takie opadające, grawitacyjne. Nie mam tak mega mocno napiętej skóry na twarzy, więc to może wyglądać tak drastycznie. Natomiast ja naprawdę bardzo delikatnie tą skórę traktuję. Jak widzicie, krem już po prostu cały się ładnie wchłonął. Nie lubię, jak kremy się bielą i trzeba bardzo długo je rozsmarowywać. Resztki kremu zawsze w szyję, pamiętajmy. Delikatnie można wklepać. A jeśli chodzi o krem na dzień, jaki w tym momencie używam, jest to Natura Siberica Caviar de Russie. Jest to krem kawiorowy od marki Natura Siberica. Seria była wycofywana z Hebe, mi się udało go kupić na 50% zniżce. Zapłaciłem za niego chyba jakieś 40 zł, więc myślę, że warto było zapłacić za ten produkt. Tym bardziej, że jest to kawiorowy krem do twarzy. Przypomina mi sławetny krem do twarzy z marki La Prairie, kawiorowy. Nawet kolorem, ponieważ kolor ma praktycznie taki sam jak ten z La Prairie, lekko niebieski. I ten krem praktycznie jest bezzapachowy, ma typowo taki kosmetyczny zapach. Nie jest on jakiś mocny, nie to co Orientana, że po prostu Orientana robi perfumy w kremie do twarzy, jak ja to mówię. Naprawdę ciekawy produkt, ładnie skórę napina, ładnie ją wygładza. Jeszcze za dużo o nim Wam powiedzieć nie mogę. Zużyję całe opakowanie, więc na pewno w Denku dowiecie się na ten temat więcej. Ja z racji tego, że mam Grandę na czole, używam jeszcze dodatkowo od marki Nakomi olej Tamanu. Mam jeszcze olej konopny, lubię je razem ze sobą łączyć i mieszać. Wtedy mam podwójny efekt tego wyciszenia skóry ze wszystkich zmian, zarówno trądzikowych, jak i po prostu zmian od reakcji skóry na nowe składniki, na nowe produkty do twarzy. Ja teraz mam ochotę na olej Tamanu, ponieważ on zachowuje się trochę jak suchy olejek, więc mocno tej skóry nie przetłuszcza, w przeciwieństwie do oleju konopnego. Natomiast ja używam dlatego ten olej Tamanu, ponieważ krem z marki Orientana jest dosyć bogaty, dosyć taki tłusty, bym nawet powiedział, więc nie chcę jakby przedobrzyć tej skóry i daję sobie olej Tamanu. I ja zawsze sobie na czoło daję dwa takie, na policzki po jednym i jeden na nos i brodę. Taka ilość oleju Tamanu zupełności wystarczy i też go wklepuję, ponieważ niektóre olejki, jeżeli nakładamy na jakieś inne produkty, to radzę Wam po roztarciu, po rozprowadzeniu delikatnie je wklepać bądź wcisnąć w skórę, dlatego że niektóre kremy mają taką konsystencję, która po prostu pod wpływem oleju się roluje, ponieważ dokładamy do tej formuły kosmetycznej większą ilość oleju, która reaguje z kosmetykami i nam te kremy roluje. Dlatego to nie jest wina kremu, że się krem roluje, tylko wina tego, że na przykład na krem nakładacie olejek i trzecie tymi palcami dosyć mocno, intensywnie, przez co wchodzi olej w reakcję z kremem i ten krem się roluje. Dlatego ja z doświadczenia wiem, że po prostu wolę sobie ten olej Tamanu wklepać zaraz po rozprowadzeniu,
żeby uniknąć jakiejś niedogodności. Na sam koniec używam pomadkę od marki Sylveco z betuliną. Brzozowa pomadka, bardzo słynna, bardzo znana i nie dziwię się, bo jest naprawdę bardzo dobra. Również jej konsystencja jest dosyć twarda. Nie jest aż tak twarda jak Knajp, ale również bardzo długo się utrzymuje na ustach. Nie pachnie jakoś zachęcająco, wręcz bym powiedział praktycznie wcale. Nakładam na usta i w jakim stopniu mam je zabezpieczone. Z takich ciekawostek powiem, że betulina w pomadce od marki Sylveco zapobiega powstawaniu opryszczki. Także jeżeli borykacie się z opryszczkami, to koniecznie zaopatrzcie się w pomadkę od marki Sylveco ochronną, dlatego że zabezpieczycie swoją skórę przed niechcianymi wybojami opryszczki na waszych ustach. Bardzo ciekawy produkt, bardzo fajny, w fajnej cenie. Fajnie się użytkuje, ładnie się wchłania. No dobrze, moi drodzy, aktualizacja pielęgnacji skończona. Pielęgnacja skończona, więc możecie zobaczyć, podziwiać mój glow na twarzy, który bardzo lubię po pielęgnacji, ponieważ mam wtedy wrażenie, że ta skóra jest naprawdę dobrze odżywiona. Tu na czole możecie zobaczyć moją grandę delikatną, która się tu dzieje. Natomiast bardzo szybko mi to zejdzie, ponieważ to jest kwestia tygodnia i skóra przyzwyczai się do nowych składników, do nowej pielęgnacji. Także wy też musicie na to zwrócić uwagę, żeby się od razu nie zrażać, tylko stopniowo wdrażać te nowe produkty do waszej pielęgnacji, a na pewno wasza skóra wam podziękuje za to. No i co? Widzicie, jak moja buzia wygląda po wypielęgnowaniu. Czas również brwi wyregulować, bo widzę, że tu też granda niezła jest, nie tylko na czole, ale i na brwiach. No ale to myślę, że w kolejnych filmach już się tym zajmę. Także dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy któryś z dzisiaj wymienionych przeze mnie produktów już używaliście, czy ewentualnie po dzisiejszym filmie macie ochotę coś przetestować, coś zakupić. Będzie mi bardzo miło to czytać. Będzie to naprawdę ciekawa opcja dla osób innych, które będą oglądały ten film i będą miały porównanie, jak to się u mnie sprawdza, jak to się sprawdza u was. Także myślę, że będzie to fajna opcja i na pewno będziemy się wymieniać tutaj doświadczeniami z używania tych produktów. No i to tyle. Jeżeli film się podobał, to oczywiście dajmy łapę w górę, klikamy subskrypcję na dole, aby być z moimi filmami na bieżąco. Ja wam życzę cudownego dnia bądź wieczoru, w zależności od pory, w której to oglądacie, i widzimy się w kolejnym filmie. Także na razie i cześć!